Pan Jezus niech będzie pochwalony. Kochani, witam Was serdecznie w ten poranek niedzielny. Witam Was z klasztoru sióstr benedyktynek misjonarek i zapraszam Was do tego, byśmy podzielili się na moment Słowem Bożym, które dzisiaj jest naprawdę piękne. Byśmy zobaczyli dzisiaj relację dwóch sióstr do Pana Jezusa. To jest relacja Marii i Marty. I byśmy zobaczyli, jak te relacje tych dwóch sióstr pomagają nam obudzić w nas wewnętrznego Łazarza, ponieważ każdy z nas ma jakiegoś takiego wewnętrznego Łazarza, coś, co w nas jest obumarłe, coś, co w nas jest słabe, coś, co w nas już nie ma życia. Jak doprowadzić, żeby ten wewnętrzny nasz Łazarz wyszedł z grobu? Otóż zobaczmy. Próbujmy najpierw przyjrzeć się tym dwóm siostrom. Maria i Marta. Bardzo często my nauczyliśmy się tak porównywać to życie kontemplacyjne i życie akcji i tak dalej. Maria przeciwstawiamy Marcie. Spróbujmy dzisiaj troszkę inaczej to zobaczyć. Zacznijmy od tej, która niestety w historii Kościoła, na którą w historii Kościoła patrzymy w taki sposób mniej przychylny. To znaczy popatrzmy dzisiaj na początku na postać Marty. Marta, co to za kobieta? Marta to jest kobieta bardzo w porządku. Zobaczcie, że Marta jest tą, która przyjmuje Pana Jezusa, która krząta się w domu, która przygotowuje, nie wiem, posiłek, jakieś jedzenie, coś, żeby ugościć Pana Jezusa. A więc ona naprawdę nie jest postacią negatywną, ona jest postacią bardzo pozytywną i Pan Jezus to przyjmuje. Zobaczcie, Pan Jezus przychodzi do domu Marii i Marty. To znaczy, Pan Jezus przyjmuje gościnę i Marii i Marty. Ale co się dzieje z tą Martą? Zauważmy, po pierwsze, ona się bardzo denerwuje. Co to za kobieta? No właśnie, ona się bardzo denerwuje, kiedy widzi, że jej siostra Maria ją zostawiła gdzieś tam w kuchni, w garach i ona się po prostu bardzo mocno tym denerwuje i objawia te swoje nerwy. Mówi, Panie, czy nic Cię nie obchodzi to, że moja siostra... A więc to jest kobieta, która jakoś ma relację do Jezusa, jakoś chce Go przyjąć w swoim życiu, a z drugiej strony to jest kobieta, która jest w jakiś sposób, można powiedzieć, trochę taka zagubiona, ponieważ mimo tego, że ma relację z Jezusem, jest wewnętrznie gdzieś tam skłócona, ma wewnętrzny niepokój, ma jakieś takie, nie wiem, źle przeżywa swoje może emocje. Idźmy dalej, co się dzieje dalej? Zobaczcie, że nie umie oceniać rzeczywistości. Ona mówi, Panie, nic Cię nie obchodzi. To słowo gdzieś już w Ewangelii i pada. Zobaczcie, to jest słowo, którym apostołowie są na morzu z Panem Jezusem na jeziorze i jest burza. I apostołowie w tym momencie budzą się i mówią, Panie, nic Cię nie obchodzi. Co to znaczy? Oni są w momencie kryzysu. Są w takim momencie, że za chwilę mogą umrzeć. I zobaczcie, oni mówią, oceniają sytuację prawidłowo. Mówią, Panie, nic Cię nie obchodzi, my tu giniemy. Kiedy Maria, będąc w garach, używa tego samego słowa, Panie, nic Cię nie obchodzi, że giniemy, co to znaczy? Ona nie umie ocenić rzeczywistości. Bo to nie jest tak, że ona tam naprawdę ginie, że ona naprawdę tam, nie wiem, za chwilę w tych garach umrze. Ona znała tę rzeczywistość, ona pewnie potrafiła gotować i tak dalej. Tylko nie umiała trafnie oceniać rzeczywistości. Znowu, jest to kobieta, która ma jakąś wiarę, jest to kobieta, która chce przyjąć Pana Jezusa, ale jest to jednocześnie kobieta, która nie umie trafnie ocenić rzeczywistości, czyli jej wiara nie przekłada się na jej życie w jakiś sposób. Co dalej? Zobaczcie, ona mówi, nic Cię nie obchodzi, że moja siostra, ona jest obrażona na swoją siostrę, ona nią jakoś w jakiś sposób pewnie nawet pogardza. I znowu, zobaczcie, osoba, która ma relację do Pana Jezusa, wydaje się, że osoba, która gdzieś powinna być blisko Pana Jezusa, gardzi drugą osobą, jakoś jej wytyka jej błędy i tak dalej. I co jeszcze jest ważne, zobaczcie, bo jest taki moment, w którym Pan Jezus, w którym Łazarz, ich brat, umiera. I zarówno Maria i zarówno Marta, one wychodzą do Pana Jezusa i Maria i Marta używają takiego samego jednego zdania. One mówią obydwie takie jedno słowo. Panie, gdybyś tu był, przychodzi najpierw Marta, mówi, Panie, gdybyś tu był, mój brat Łazarz by nie umarł. To samo dzieje się później, kiedy przychodzi do niego Maria, mówi, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Kochani, tylko że jest jedna różnica. Kiedy Marta mówi, Panie, gdybyś tu był, Pana Jezusa do niczego to nie uruchamia. Natomiast kiedy Maria mówi, Panie, gdybyś tu był, Pan Jezus idzie i wyciąga Łazarza z grobu. I znowu zobaczmy, teraz profil Marty. Marta to jest kobieta, która przyjmuje Pana Jezusa w jakiś sposób. Marta to jest kobieta, która gdzieś troszczy się w jakiś sposób o te relacje z Jezusem na takim poziomie bardzo gdzieś, nie wiem, żeby Go przyjąć, żeby Go ugościć, ale jest to osoba, która się łatwo denerwuje, która nie potrafi, pomimo tego, że chce jakoś wierzyć, ale nie umie jakoś trafnie ocenić rzeczywistości. Potem zrywa więzy ludzkie, nie ma jakichś odniesień ludzkich. Potem do tego jeszcze Jezus jej nie wysłuchuje. Zobaczcie, zróbmy
taki mały test w naszym życiu. Czy nie jest czasami tak, że my próbujemy wierzyć, że próbujemy w naszym życiu wiary się zmagać ciągle i znowu jest tak, że my nie potrafimy mieć odniesień do siebie samych, że my nie umiemy potrafnie ocenić rzeczywistości, że my bardzo łatwo się denerwujemy i że prosimy Pana Jezusa i nic się w życiu nie zmienia, tak nam się wydaje. Czy nie jest tak czasem w naszym życiu? Bo jeżeli tak jest, to znaczy, że jest nas trochę marty, to znaczy, że w nas jest trochę marty. Teraz spróbujmy sobie przyjrzeć się postawie Marii. Maria, co to za kobieta? Chcę zwrócić uwagę tylko na jedną rzecz, kochani, bo to jest chyba klucz do rozumienia Marii. To jest to, że ona cała była skupiona na Panu Jezusie. To widać w trzeciej Ewangelii o tych dwóch, o Marii i Marcie. Są trzy Ewangelie, kochani. Ta trzecia Ewangelia to jest taka Ewangelia, w której zobaczcie, że Maria przychodzi do Jezusa podczas jakiejś tam uczty, żeby mu obmyć nogi, żeby mu namaścić nogi olejkiem. To dokładnie tak było, tak? I ona, tam jest postawa Judasza, który mówi, że można było ten olejek sprzedać. Dlaczego tak właśnie, nie wiem, straciliśmy, nie wiem, tyle pieniędzy. Można było jakoś sensownie ten olejek sprzedać. Ona nie patrzy na to. Ona cały ten olejek wylewa Panu Jezusowi na nogi. Co więcej, prawdopodobnie było tak, że Pan Jezus i ta cała uczta, to była uczta mężczyzn, tam kobietom nie wolno było wejść, a ona łamie konwenanse dla Jezusa, wchodzi do tego domu, chce z Nim być. To jest kobieta, która jest całkowicie zanurzona w Jezusie, to jest kobieta, która ostatecznie widzimy dzisiaj, jest zasłuchana w Jezusie. Do czego to doprowadza? To doprowadza do jednej rzeczy, że ona tak naprawdę ma z Jezusem relację, znaczy nic wokół jej nie obchodzi. Ona łamie konwenanse na tej wieczerzy, przychodził, namaszcza Jezusowi olejem stopy i zobaczcie, ona tak naprawdę ma relację do Jezusa. Słowo to jest klucz, to jest słowo klucz, relacja. I to jest to, że ona, kiedy przychodzi Pan Jezus już po śmierci, zobaczcie, Pan Jezus po śmierci Łazarza zwlekał, żeby przyjść. Przychodzi przychodzi Maria do Pana Jezusa, mówi: Panie, gdybyś tu był. I to słowo, to jest to samo słowo, które używa wcześniej Marta. To samo słowo z ust Marii uruchamia Pana Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że Jezus ma z nią relację. Dlatego, że Pan Jezus widzi, że Maria ma relację do Pana Jezusa. Kochani, to jest bardzo ważne, bo my myślę, że tak możemy być, że też w Kościele może tak być, że my jesteśmy taką Martą, że my próbujemy coś tam wierzyć jakoś tam, nie wiem, próbujemy odmawiać różańce, próbujemy, i oczywiście to jest bardzo piękne, próbujemy jakoś, nie wiem, nasze modlitwy. Ja bardzo często pytam ludzi, jak ty się modlisz? I ludzie mówią, nie wiem, modlę się na różańcu, czytam Pismo Święte, to już jest naprawdę coś wielkiego. Później ludzie mówią, nie wiem, że modlę się swoimi słowami. Jak się modlisz? I to nie chodzi o to, żeby właśnie, nie wiem, w modlitwie zagadać Pana Boga. Chodzi o to, żeby poznać Go, tak jak Maria, żeby mieć z Nim relację. Ale żeby Go poznać, to nie wystarczy mówić różańca, nie wystarczy czytać tylko Pismo Święte w takim nastawieniu, co Pan Jezus mi chce powiedzieć, bo to jest takie nastawienie, co mi chce powiedzieć. Czyli ja siebie stawiam w centrum. Spróbujcie kiedyś wziąć sobie Pismo Święte, tak jak Maria, usiąść przy stopach Pana Jezusa, przyglądać Mu się, znaczy zobaczyć, jakie są rysy Jego twarzy w tym Piśmie Świętym, jaki jest On, jaki jest Pan Jezus w Twoim życiu. My bardzo często w życiu wiary właśnie postępujemy jak Marta, to znaczy próbujemy wierzyć, próbujemy coś tam w życiu kombinować, próbujemy, nie wiem, modlić się, modlimy, prosimy, dziękujemy, prosimy, ale to jest ciągle skupienie na samych sobie, bo chcę prosić, bo coś mi brakuje. Dziękuję Panu Bogu za coś, no bo coś tam otrzymałem, więc jakoś tam muszę Mu podziękować. Przepraszam, dlatego żeby czuć się wewnątrz w porządku. Ale spróbujmy kiedyś przeżywać wiary na sposób Marii, to znaczy skupić się tylko na Panu Jezusie. Znaczy mieć z Nim relację, to jest coś, co zmienia całe nasze życie. Mieć relację z Jezusem sprawia właśnie to, że Pan Jezus w końcu decyduje się na prośbę Marii, pójść do grobu Łazarza, do grobu ich brata i wyciągnąć ich brata z tego grobu. Kochani, każdy z nas jest takim Łazarzem i każdy z nas ma takiego Łazarza wewnątrz. Co zrobić, żeby ten Łazarz został obudzony? Co zrobić, żeby ten Łazarz naprawdę wyszedł ze śmierci? Borykacie się z wieloma takimi problemami. Macie w sercu wiele takich przestrzeni, które są śmiercią dzisiaj. Pytacie, co zrobić? No to odpowiedź jest prosta dzisiaj. Relacja z Panem Jezusem.
Relacja na zasadzie takiej, chcę Go poznać, chcę być z Nim. Pan Jezus mnie ciągle sprawdza w tej relacji. To znaczy, czy Ty naprawdę chcesz być ze mną? O co Tobie chodzi w wierze? O co Tobie chodzi w naszej relacji? Czy nie jest tak, że Ty tylko przychodzisz do mnie, prosisz, 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 dziękujesz, dziękujesz i tak dalej? Czy Ty szukasz mnie? Na co Ty się zapatrujesz w wierze? Kochani, dzisiaj spróbujmy sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo ono jest kluczowe. Jeżeli zdołamy sobie odpowiedzieć na to pytanie, jeżeli dzisiaj naprawdę będziemy prosić Pana Boga, żebyśmy Pana Jezusa poznali w naszym życiu, to naprawdę uda nam się wyciągnąć naszego duchowego Łazarza, czego z całego serca Wam życzę i błogosławię i pozdrawiam od sióstr benedyktynek misjonarek. Pozdrawiam wszystkich przyjaciół w Polsce i pozdrawiam, skoro tu jestem, też Puławian. Z Panem Bogiem.